Siemaneczko, jestem w trakcie uszczelniania Audi A6 C6 3-litrowej BMK kod silnika, ale pokażę Wam, bo tutaj będzie odrębny materiał na YouTubie, a tutaj na szybko Wam pokażę, jak zregenerować szybko te fajki właśnie świec żarowych. Często się kruszą od temperatury, ja mam na to pomysł, już Wam pokazuję. Dziś troszeczkę jest Saigon na warsztacie, wiadomo, przy takim razie. Z zwykłego wężyka docinamy sobie takie redukcje, letko ładnie, fajnie obszlifujemy. Następnie, nie wiem czy będzie widać, poczekajcie. Gdzieś tutaj oparł telefon. O, jest widać? Dobra, jest widać. Tu są te fajeczki, więc widać. Natykamy po prostu na... na te ukruszone. Tu już nam się całkiem rozleciało, ale nam jest potrzebny ten kawałek. To już się skruszyło, więc tutaj zrobimy coś takiego. Tu nam potrzebna dłuższa, więc musimy teraz dociąć dłuższą, bo tutaj ten kawałek się skruszył, żeby łącznie było 1,5 cm dłużej, żeby nam doszło tutaj do tej redukcji zaciskowej na tym. A następnie za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić dalej. Idę, zrobię dłuższą. Dobra, nagrywa się dalej. Kurde, opali się telefon. O nie. Także tą jedną, zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak zrobiłem. No to była komplikacja, bo tutaj trzeba było zrobić dalej tą fajeczkę. Ale na przykład jak tutaj mamy nałożone te, bierzemy po prostu termokurczki. Nakładamy na to, żeby połączyło nam z tym kawałkiem. Widać? Widać. Potem odpalamy opalareczkę. Fajnie obgrzewamy w koło. Ściśnie nam jedno z drugim. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Fajeczka zrobiona. Teraz wiemy, że nic nam nie dotknie do masy. I podczas grzania świec nie będziemy mieli zwary. Tutaj tak. Pykes, elegancko. Najlepiej to zrobić, gdy jeszcze jest czas. O, dobrze widać, spadźcie. Gdy jeszcze jest czas, żeby tutaj zostały te kołnierzyki i zrobić tak. I tym sposobem mamy zregenerowane fajnie trzy fajeczki. Może nie jest to nie wiadomo jak idealnie, ale na pewno mamy bezpieczeństwo tego, że to nam nie zrobi gdzieś tam zwarcia, nie? No git. Bo tu nie, jeżeli na tej stronie też będziemy robić, bo mamy tutaj... ale tak będziemy tam montować, potem zrobimy tą drugą stronę. Teraz już jest elegancko. Proszę bardzo. Także zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie.